Dzień dobry i witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Aśki. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, jest zima, a jak jest zima, to jest zimno. Ale na szczęście moim wspaniałym współplemieńcom, jak i również mi, nie sprawia to wielkich problemów. Dlaczego? Bo mamy ciepłe ciuszki. To jest coś pięknego. Cała wioska jest, proszę was, opatulona od stóp po głowę, więc nie jest źle. Ale z rzeczy ważnych, oczywiście postawiłem kamień runiczny ognia. Teraz już mam wszystkie 4 błogosławieństwa, przy czym powiem wam, przechowalnia dom kamieniarza jest pełna. To nic, to żaden problem. O co chodzi? Już wiem, o co chodzi, nie to chciałem. Proszę bardzo. Obecność kamienia runicznego ognia powoduje niewielki wzrost szczęścia. Ja myślałem, że to może jakiś bonus będzie, wiecie, że tak szybko nie będziemy ciepła tracić w zimie, że jakieś ogrzewanko. No ogólnie fajnie, super, spoko. Nie najgorszy bonus, bym powiedział. Nie najgorszy bonus. Moje kochane współplemieńce. Najgorzej jest Aido. Tobie, stary, coś nie pasuje. Ando, przepraszam. Godziny snu masz takie sobie, czas wolny taki sobie. No, szału nie ma, no. Zrównoważony harmonogram i jakby, nie wiem, Ando musiałby na przykład pojawić się, z tego co zauważyłem, jest mega bonus, jeśli on tutaj przyczłapta sobie, on se klapnie tu na, nie wiem, gdzieś tu były te miejsca rytuału, tak jest, dołączy sobie tutaj, on sobie tu klapnie, dostanie błogosławieństwo ognia i taki będzie fest szczęśliwy, nie? No, dobra, no. Nie powiem, liczyłem na coś więcej, no ale dobra, no niech będzie, nie? Zwerbowałem dwóch, tak jest, 2 nowych, właśnie, kurde, nowych współplemieńców, czekajcie, po kolei, bo znowu biegam jak kurczak bez głowy. Bierzemy, tak, 1, 2, 3, 4, 5, super, używamy właśnie do Oko Odyna, wiemy gdzie jest, niedaleko jest wraku. Jest niedaleko wraku, więc tam trzeba się udać. Można użyć super teleportacji. To jest. Proszę bardzo. Odblokowanko. Super teleportacja. Ja wiem, dopiero ostatnio się zablokowałem tak, że moja postać została właśnie, no buba, nie? Zostałem w plecy po prostu. No ale patrzę odblokowanie, no to jedziemy z tematem. No, o, na przykład tak jak teraz. Nie, dobra, przeżyłem. Już? Skończyłeś się wygłupiać? No, dziękuję ci bardzo. Dobra, kogo dostaniemy tym razem? Hyc? O. Mamy jakąś, nie wiem, to jest Umlaut, Ase, Ese i Zeldę, kurde, patrz. Kamieniarzem i jest dzikusem, ma wilczy apetyt. Odporność na zimno, instynkt poszukiwacza. Proszę bardzo, wygrałaś, moja droga. Lepsze perki. Co my tu jeszcze mamy? Aha, no tak, oczywiście mega śmietnik, tak już tutaj jestem. I tak, oczywiście inwazja, moi drodzy, za 1 dzień. Inwazja za 1 dzień. O, ty chamie, dawaj mięso. Jak wracam do wioski, to trzeba to zabrać. W końcu mógłbym tu wozem przyjechać i to też zebrać, no ale kto by też pamiętał o resztkach niedźwiedzia, nie? Tym bardziej, że żarcia jest po sam sufit. Ciągle mam pełne pojemniki. Nic się jakby nie zmieniło. Nawet w chatce zbieracza tam też już upchali wszystko, co tylko się dało. Właśnie, tych moich rolników to ja mogę oddelegować do roboty przez zimę. To jest bardzo dobry pomysł. Ty, burak sobie tu jeszcze rośnie. Proszę bardzo, no kto by pomyślał. Właśnie, rolników bym oddelegował do roboty, bo oni co? No oni będą bąki zbijali, taka prawda. Przy czym? Przy niczym, przy nic nie robieniu po prostu, no bez zima. A ja chciałem, co ja chciałem? Ja chciałem poszerzyć, tak, długi dom. Chciałem zrobić to dodatkowe... O, dodatkowe co? No właśnie, dodatkowe to. Chciałem dodatkową miejscówkę zrobić, to duże rozszerzenie, bo chciałem sprawdzić jedną rzecz. Niekoniecznie może chciałbym tam nawciskać dodatkowych łóżek, bardziej może upiększyć to miejsce. Wiecie, o co chodzi? Żeby to był fest dom szczęśliwości. Czekajcie, gdzie ja szedłem z tym mięsem? Już wiem, gdzie szedłem. Ja szedłem tutaj, bo i tak go nie mogę powiesić, to my je zrobimy tak. My je rozdziabamy. Tak, zabierzemy sobie to mięsko i tu powinienem chyba mieć miejsce. O, proszę, jak superancko. Bierz, co masz. Co tu mamy? Jest tutaj jakieś jedzonko, bardzo dobrze, czyli umierania z głodu nie będzie, co cieszy po prostu niezmiernie, to sobie ciapniemy. Dobra, pierwsza sprawa, rolnicy idą do, dajmy sobie tutaj, proszę bardzo, stanowiska pracy. Nie wiem w jakiej kolejności, czy to alfabetycznie, budowniczy, dymar, nie mam pojęcia w jakiej kolejności to tutaj stanowiskami pracy. Jakby nie wiem na jakiej zasadzie, nie? Dobra, mam tu rolniczkę i nie pamiętam... O, i ty też, Ker, no to stary, proszę cię, chłopie, mój drogi. Ja cię od razu nazwę rolnik. Miałem to już zrobić jakby 100 lat temu, ale oczywiście, że zapomniałem. Wiadomo, że tak. No to czekaj, to ciebie mogę zwolnić, zostań budowlańcem póki co. I moja droga, gospodarstwo rolne, rolniczka... Ciebie też zwolnimy, będziecie budowlańcami przez zimę. To byście się nie opindalali, bo to jest zbieracz jeszcze. No oczywiście, kto u mnie robi w chatce zbieracza? Proszę mi tu pokazać. Chatka zbieracza, Asmund. Asmund, fantastycznie, ty jesteś zajebistym zbieraczem, stary, świetnie. Dopóki pamiętam, a wiecie jak u mnie jest z pamięcią, zbiera... Proszę bardzo, jesteś chłopiec zbieraczem. I bardzo fajnie, chociaż na razie nie jesteś zbieraczem, bo guzik pozbierasz, stary. Teraz tak, budujemy, budowanko, tak jest, żebyście nie siedzieli, nic nie robili. Otwórz długi dom. Ja bym chciał zrobić tak, umożliwia rozszerzenie drewnianego domu o kolejny moduł. Wspaniale, proszę bardzo, gdzie ja go mogę dokleić? Mogę z tej strony. Tutaj chyba w żaden... Co ty to w ogóle, co się z tą kamerą dzieje? No tu nie mogę. Tu bym jeszcze musiał fest pokombinować, żeby ten teren przeciągnąć. Żeby się udało, ale tu chyba da się to zrobić. To, aha, tego mógłbym dołączyć w ten sposób. Albo mógłbym go dokleić chyba tu. O, mógłbym go dokleić w ten sposób. Czekaj, mówi, że tak, ale... A, można, no to co ty mnie tutaj. Proszę bardzo. Mało tego, jeszcze sobie tutaj uszarpniemy trochę terenu. W ogóle dziękuję, kurczę, dziękuję bardzo za podpowiastkę, prawdaż, moi drodzy, odnośnie ścinania wierzb. No bo o tym nie pomyślałem, bo ja mam co prawda żelazną siekierkę, tak, ale nie mam, proszę ja was, czego? Dużej żelaznej siekiery do ścinania drzew. No właśnie, tegoż nie posiadam, a to wypadałoby jednak posiadać, nie? Żeby ściąć właśnie wierzbę, no to jak najbardziej wierzba zostanie ścięta, tak jest, bo chciałbym się dowiedzieć po prostu, co z niej dropi, czy jakaś większa ilość, nie wiem, twardego drzewa, chociaż z wierzby? Przecież to bez sensu, przecież wierzba jest fest miękkim i elastycznym drzewem przede wszystkim. Niektóre jej rodzaje są wykorzystywane do łuku, ale to są akurat specjalne rodzaje. Taka zwykła becząca wierzba to raczej to nie ten kierunek. To nie o to chodzi. Czekaj, co, szarpniemy wody. Dlaczego? Kurde, oni oblegają wszyscy tą jedną bidną studnię tutaj. I zaskoczony jestem tym, że w zimie jest tak mało wody tutaj. Nie wiem, jakby nie wiem dlaczego, z czego to tak wynika. Dlaczego tak jest? Tu jest studnia, no tu mają totalnie wyrżnięte na tą studnię, kompletnie się nią w ogóle nie przejmują, co poniekąd też jest nieco irytujące, tak jest, ja im tu specjalnie to postawiłem, nie wiem czy ja im tu mam drogę jakby dorobić do tego miejsca, żeby im się tu fajnie szło, wygodnie i w ogóle, tak? Żeby korzystali z tych studni, no bo tak, oczywiście tak, wiadomo, że w pierwszej kolejności to trzeba iść do magazynu i orżnąć beczki z wodą, które są na specjalną okazję, znaczy no głównie do kuchni, nie? Bo te 6 kolektorów deszczówki, które postawiłem przy farmie, całkowicie wystarczają właśnie farmerom do ogarniania ich roboty. Raz, że te kolektory, no szczerze to tanioszka, bo ich wytworzenie to jest banał, tam długie patyki co prawda potrzebuje, ale to też nie jest problem, bo las ogólnie jest w okolicy, także to jest do zrobienia i uważam, że to był bardzo dobry ruch, żeby tak to ogarnąć. Już od jakiegoś czasu w ogóle miałem się zabrać w ogóle za wycinkę tutaj, całkowicie o tym też zapomniałem, tak? O wycince, ale dobra, ja tu śmiechy, chichy, ja sobie tu wycinki robię, jest godzina 18. I właśnie nie wiem, czy najazd, inwazja będzie w nocy, jak to standardowo oczywiście, bo inwazja musi być w nocy, bo też nie może być inaczej. O, łupanie kamienia, świetnie. A co ty tu chłopie robisz? Bierzcie mi się stąd, iście, bo mi zamarzniecie. Chociaż nie, no nie zamarzniecie, bo macie sporo ciuchów. Już to sprawdzałem, przy ich pełnym harmonogramie nie ma dużego problemu z utrzymaniem ciepła. Nawet gdyby mieli biec gdzieś na koniec świata i wrócić na koniec tej swojej zmiany, no to nie zamarzają. Nawet, powiem wam, mało tego, nawet podczas zamieci byli w stanie wytrwać. Jak są od góry do dołu ładnie opatuleni, proszę ja was, jeśli są opatuleni wszystkimi ubrankami, które trzeba, to jest gitara, to nie ma najmniejszego problemu. Dobra, to będzie ostatnia jadła, którą ścinam, bo ja się powinienem zająć poważnymi rzeczami. Po pierwsze to sobie zrobić znowu pochodnie, bo jak będzie bardzo ciemna noc, chociaż tak, ostatnie noce w zimie, które było bardzo jasno. To mnie bardzo, bardzo, ale to bardzo cieszyło. Chociaż ja wiem, jak to po prostu może się... Jezus, gdzie mnie wystrzeliło. Ja wiem, jak to się może skończyć, że akurat ta noc, dokładnie ta noc inwazji... O, chyba... Nie, bo myślałem, że mnie zablokowało. Ta noc inwazji może być nocą właśnie bardzo ciemną, co ja strasznie lubię. To jest bardzo, bardzo, bardzo lubiane przeze mnie. Rytuał ognia dobiegł końca, wspaniale. Czekaj, a jak ja stanę tutaj, to jestem przy ogniu? Nie. Dobra, musiałbym tam wejść. Dobrze, moi drodzy, po kolei, tak żebym nie zapomniał, robimy pochodnie, bo znowu mnie opieprzyliście, że guzik widać. Czy, przepraszam bardzo, tutaj mamy jakieś, no mamy sznureczki oczywiście, czy mamy jakieś, czy my mamy takie rzeczy jak żywica? No w sumie ścinałem drzewa, to tam tej żywicy też powinno trochę być, nie? Żywica oraz patyki. Poproszę. Dziękuję. Bardzo serdecznie nawet. Dawaj mi te pochodnie. Szkoda, że nie można zrobić jakiejś lepszej, bo ta... szczerze powiedziawszy, to ta pochodnia to jest jakaś parodia, nie? Kwestia jej właśnie... jej świecenia, czasu świecenia, no to jest dość abstrakcyjne, muszę powiedzieć. Właśnie ty... A, dobra, nie zdążę, bo teraz się popatrzyłem na ten wózek i zajechałbym sobie po to mięsiwo i to wszystko, co tam zostało, bo wypadałoby to jednak stamtąd zgarnąć. To tutaj. Dobra, może jakieś żarcie bym ogarnął na tą inwazję, no bo tam jakieś... Ciekawe, czy jest zupka z mięsa w ogóle. Przepraszam, czy ktoś tu zrobił zupkę z mięsa? Jest zupka z mięsa, wspaniale, dawaj mi tutaj. A myślę, że 3 nawet sobie zabiorę. Wiecie co? Eksperymentowałem oczywiście również z czosnkiem i cebulą, bo pisaliście mi w komentarzach, no poeksperymentuj i w ogóle, i to będzie fajne, nie? Odnośnie właśnie tego, co mówiłem, odnośnie leczących, fajnie, że to zeżarłem, świetnie, bardzo dobrze, Paweł, odnośnie leczących jakichś wywarów albo czegoś takiego. No to nie za bardzo. Czekaj, grzybowa, jest grzybowa, no, tylko że akurat grzybowej tyle nie potrzebuję. Też sobie trzymachnę, dobra, niech tu leżą. Odwodnić się nie odwodnimy. Jak stoimy z czasem? Jest godzina... O, proszę bardzo, za chwilę zostanie przyzwany kolejny jegomość. Jest ile? Minus, prawie minus 12 stopni. Dobra, a wy stwierdziliście, że super opcją będzie teraz sobie posiedzenie tutaj. Pokaż tym, zamarzasz? Nie zamarzasz, no oczywiście nie, bo jest ci ciepło, bardzo mnie to cieszy. Przybyła ASE. ASE, moja droga, ty jesteś bezdomna, no to jest oczywiste. Długi dom, ty pójdziesz do szczęśliwego, długiego domu. Proszę cię bardzo. I ASE, moja droga, co ty masz za fajne perki? Nadchodzi zamieć, super. Niestrudzona witalność, odporność na zimno, instynkt poszukiwacza, deszczowy tancerz i atleta. Nie wiem, czy mi się kiedykolwiek trafił z samymi pozytywnymi, dodatnimi perkami współplemieniec, proszę ja was. No okej, mam doskonałą kondycję, a za tym idzie ogromne pragnienie. To akurat jest... Wody ci u nas dostatek. Tutaj tak, jest zadowolona, że sobie potańczy w deszczu, niestrudzona witalność. Szybciej dochodzi do siebie, tak? Tak to tutaj było. Która pozwala mi szybciej odzyskać siły po zmęczeniu czy urazach, tak. No zimno to wiadomo, a instynkt poszukiwacza, no to też wiadomo, o co chodzi. No bardzo dobrze, moja droga, zostajesz budowniczym. Będziesz sobie wniczowała. Tylko teraz tak się zastanawiam. A co to jest? A czemu tu głazy leżą, halo? Aha, no oczywiście, tak. No jakby mogło być inaczej, tak jest. Bo się zmiana się skończyła, to trzeba pieprznąć robotą o ziemię, tak jest. To już byłoby za dużo. To już byłoby za dużo, żeby dotarli jakby z tymi głazami tutaj, nie? To już naprawdę zbyt wiele od nich po prostu wymagam, nie? Zbyt wiele. Taki troszkę jestem niezadowolony z tego rytuału, z tego runicznego kamienia ognia. Tak jest. Kurde, powiem wam tak, gdyby nie to, że 7 jajek mi napisał w komentarzach, że ta świątynia Jotuna jest, no, o kant dupy roztrzaś, to pewnie bym robił wszystko, żeby ją postawić, bo byłbym fest ciekawy, jakie ta, czy ona może coś zrobić, wiecie, też jakieś błogosławieństwo albo coś takiego, ale jeśli nic ona nie daje, tylko po prostu jest na chwałę i cześć w ogóle pokonania tego Jotuna, co swoją drogą nie będzie łatwym, proszę was, wyzwaniem, chociaż tak, jedną rzecz, którą na pewno będę musiał zrobić po zimie, to zająć się przebudową warsztatów. To, co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli, proszę was, kaletnik plus obróbka metalu w jednym, a stolarz i ten warsztat tam, gdzie można len wytwarzać i tak dalej, osobno. Tak jest, bo ja nie mogę teraz robić, przez to nie mogę robić tych lepszych pancerzy. A tak się zastanawiałem właśnie, czy gdybym w najlepszym uzbrojeniu na przykład skoczył do Jotuna, czy byłbym w stanie mu tam naklepać, nie? Bo tutaj jest tak, można zrobić ulepszoną tkalnię, właśnie to się tkalnia nazywa jak coś, pracownia kaletnika niekoniecznie, stanowisko obróbki metalu normalne, pracownia stolarza i ulepszona farbiarnia. Cokolwiek, nie? Cokolwiek by to było w ogóle z tą farbiarnią, ale nie rozumiem o co kaman z ulepszoną tkalnią. Czy ja mogę tą tkalnię ulepszyć też tu? Nie, nie mogę, bo tego widzisz, kierowniku złoty, bo przecież ja tej chałupy nie ulepszyłem. No to jest, widzisz to. Czy ja mogę rozebrać jeden moduł po prostu? Kurde, będę musiał pokombinować. Przeglądaj zadania, zarządzaj... chociaż w sumie czekaj, otwórz mi to. Jak to wygląda? Rozmontuj... Dobra, można, świetnie, dobra. I teraz sprawa ważna, boście mi kurde napisali, a ja najwidoczniej za głupi do tego jestem, napisaliście mi, że można mieszkańca zabrać ze sobą, tak? Jakby żeby podróżował z nami i tak dalej. Tylko pytanie moje jest następujące, jak? Jak ja miałbym to uczynić? W jakiś sposób miałbym owego mieszkańca zebrać ze sobą, żeby on na przykład ze mną człaptał. To mnie jakby bardzo intryguje, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to się robi. Wiem, że tu gdzieś było... aha, no tak, to są boskie przysługi, to mnie nie interesuje. Gdzieś na którymś, jak klikałem... Nie, to jest budowa, to jest oczywiste. Nie, pomoc też mnie nie interesuje, to też mnie nie interesuje. Gdzieś się, kurde, wafel klikało. I pojawiało się chyba jakieś menu kołowe, czy coś w tym stylu. Mapa L... Nie. L? Aha, to jest budowanie ostatniego budynku, wychodzi na to. No tu jest to, nie, to już wiemy. Kurde, ty, nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzieś wiem, że było coś takiego. Emotki. Emotki są na V. Pomachaj, usiądź, wiwat. Nie. Kompletnie to nie o to chodzi. Aha, no super, stary. Kurde ty, no powiem wam, nie wiem. Myślałem, zastanawiałem się, kombinowałem, paczałem i ciula. No co ty gadasz, że mi się już, przepraszam bardzo, głaz zepsuł. Jak się może głaz zepsuć? Przecież to jest niemożliwe, halo. Nie leży tu jakiś głaz zostawiony przez nierobów? Jak może zepsuć się głaz? Niech mi to ktoś wyjaśni. Przygotuj się, to już dziś. Dobrze, fantastycznie. Inwazja już dziś. O, mamy głaz, świetnie. Jest godzina 3:00 nad ranem. Dobra, noc jest rozświetlona. Zastanawiam się, czy inwazja nastąpi równo z porankiem dnia 57 właściwie, tak. Czy to będzie oczywiście w nocy, no bo ja mówię, wszystkie inne ataki, wszystkie inne jakieś tam eventy i tak dalej są przeprowadzane właśnie w nocy. Czy to misiek, czy to szkielety, czy cokolwiek innego miałoby przyleść, to przyłazi właśnie w nocy. Zresztą no, krwawy księżyc jakby jest tutaj logiczny w tym wszystkim, co mnie w ogóle nie dziwi. Ja na przykład tak dla zabicia czasu mogę sobie pomachać toporkiem. Fajnie byłoby dobić 40 poziom. Nie mogę, kurde, nie mogę się przeziębić, właśnie. Fajnie byłoby dobić 40 poziom walki wręcz. Tylko ja mam który? 37 bodajże? Albo 8 czy coś w tym stylu. Byłoby to pomocne. Ale bardzo intryguje mnie kwestia właśnie tej inwazji. Jak to wygląda? Jak mnodzy są ci przeciwnicy? Jak walczyć z nimi? Powiedzmy w normalnych warunkach, czyli w warunkach niewyniesienia Oka Odyna poza swoją wioskę, nie? Czekaj, to zachapsniemy. Bo na razie jak najbardziej oczywiście mnie to ratuje, bardziej sobie dyrektorze niż wikinguję, bo kurde, ja właśnie, czemu? O tym wikingowaniu i tak dalej. Co ja też mówiłem, że wikingowanie wiąże się z walką. Wiadomo, tam łupimy, walczymy i co ino. Wszystko fajnie, tylko że tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jest bardzo duży przeskok pomiędzy brońmi tymi, które można wytworzyć, w ogóle wyposażeniem, które można wytworzyć na początku, a tym żelaznym. Nie ma jakby nic pomiędzy nimi, to po pierwsze. To jeszcze w odniesieniu do tego brązowego miecza, że brązowy miecz, w ogóle brązowy ekwipunek mógłby być pomiędzy tym, zresztą tu już typowo czerpiąc właśnie z Valheima, można by to było jak najbardziej zrobić. Czekaj, idę stąd, bo się zaraz przeziębię. Gdzie tu jest jakaś chałupa tu? Proszę mnie tutaj otworzyć. Dziękuję. Grzejemy się, bo jak się przeziębię, to będzie bardzo, bardzo niemiło z tego powodu. O, 6 rano, wstawać lenie. Bo z tego co kojarzę, to wasz harmonogram przewiduje tutaj, proszę państwa, pokaż mi tu harmonogram. 6 rano spanie, 7 rano proszę wstać, zrekreować się, napić się, nie wiem, soczku i spierniczać mi stąd. Czekaj, muszę tu dokładnie, nie, nawet nie muszę, ale będę miły, o, macie. Taki będę miły, że wam tu rozpalę w tym waszym pieprzniku. No w ogóle pierwszy dzień zimy, jak nastąpił, to nikt się nie przejął kompletnie, wszystkie chaty wygaszone, w ogóle zero reakcji, ani, no, więc zajebiście, nie? Dobrze, że te temperatury nie były jakieś takie fest minusowe czy coś. Nie wiem, czy jest jakieś ustawienie odnośnie tego, że nasi współplemieńcy reagują jakby, nie? Reagują na zbyt niską temperaturę na przykład i sami rozpalają ten ogień? No, mam nadzieję, że tak. Czekaj, tu mam mięso w saniach. Właśnie, ja wiem, co ja miałem z tym mięsem zrobić. Po pierwsze, ja miałem to mięso pieprznąć o ziemię i ja miałem je przerobić. Bo bardzo mało mięska zostało właśnie u kuchcika. Zbierz wszystko, dziękuję. Zresztą w ogóle... Zresztą mogę zrobić z poziomu wózka właśnie, to wypierniczyć, a nie wygłupiać się z tym. Proszę bardzo. Tak jest, zbieramy. Dorzucę to kuchcikowi, żeby jednak też robił te zupki mięsne. Zresztą moim ziomkom się to przyda. Co ty, buchnęłaś mięso? Stara? Co ty mówisz? A nie, chyba nie. Nie byłaś taka franca. Czekaj, stąd zabrałem to mięso? Nie zabrałem, chodź tutaj. Zaraz je tam do kuchcika wrzucimy, kuchcik będzie zadowolony. O, tak, otwórz przechowalnię, wrzuć mięsko poproszę tutaj. Super, fantastycznie. Bardzo mi się to podoba. Jest, czekaj, no 8, to teraz o godzinie 8 chyba wbija kolejny dzień, tak? Ding. Tak, 57. To już dzisiaj, wspaniale. Więc co, gdzie, jak i którędy. Dobra, wy wszyscy wyskoczycie, żeby się nażłopać. Spoko. My sobie zabierzemy wózek. Widzicie, mogłem to zrobić przedtem. Przejść się tam faktycznie do tej wózkowni. Do Oka Odyna, Jezus, tym wózkiem. Też pieprze głupoty. Coś wydaje dziwne dźwięki? Co to był za dźwięk, przepraszam bardzo. Aha, kurde, widzicie, mam nadzieję, że oni teraz wszyscy tam nie pobiegną do Oka Odyna. Oby nie. Bo wiecie, jak tam będzie inwazja, to krucho, a jak inwazja jednak oleje Oko Odyna i wiedzie do wioski, no to będzie smuteczek, nie? Tu się póki co, jakby na to nie patrzeć, nic nie dzieje. No nic się nie dzieje. Mogłaby się ta zamieć skończyć. No ja widzę, że nie czujesz, stary, dobrego nawodnienia. Ja widzę, że... Aha, no tak, bo jest minus 18. A ja się zastanawiałem, dlaczego ta temperatura... Dlaczego tak wymarzłem. Dawaj to tam mięso. To sobie zabierzemy. W ogóle z miśka, powiem wam, trochę mało jest tego mięsa. Jak na tak wielkiego miśka. A przepraszam bardzo, chciałbym zauważyć, że z wilka dropią 2. Czasem nawet 3, z tego co pamiętam. Albo mi się po prostu wydawało, może tam był w okolicy, nie wiem, jakieś mięso leżało. No w sumie to było przy tych... to było przy... Przy czym? Jaworski? Przy leżu. To było przy leżu. Mam też co fajnego do zabrania? No tu jest co? Dużo łucznik, szkielet... O, kłodę mogę sobie zabrać, proszę bardzo. Zabierzemy sobie kłodę, bo też jeszcze zmieści do wózka. Pewnie, że zdeponuj, stary. Co się będziemy? Będę miły. Macie takiego zajebiście miłego wodza, że wam nawet to przywiezie do wioski, bo wam się tego nie chce cholery zbierać. France leniwe. Dobra, idziemy stąd, bo zaraz zmarznę. Nie no, zamieć by sobie mogła odpuścić, ale kurde ty, no ja widzę, no dobra, jest 10, w pół do 11, a tu ani widu, ani słychu. No i coś czuję, że faktycznie... Boże, Valheimu, wysłuchaj... Aha, dobra, któryś się ten rytuał rozpoczął, dobra. Chyba będzie w nocy, no. Tylko kurde, noc przy zamieci, no to znowu guzik będzie widać, nie? Jezus, a to jest straszna nędza po prostu. To jest straszna nędza. No ale nie wiem, dobra, uwidzimy. Uwidzimy, jak ta inwazja będzie przebiegała. Jeśli rozbije się o oko Odyna, to będzie fajnie, tak. Bo jeśli jest tak straszna, jak żeście mi pisali, no to tutaj raczej wielkich sukcesów po prostu sobie nie przewiduję, moi drodzy, nie? Czekaj, ja bym... Tak, to wywalimy. Ty sobie tu leż. Wózek zabieramy, bo ja widzę właśnie... Ale powiem wam, i tak to mięso bardzo długo tam wytrwało, bo tego miśka parę dobrych dni temu utłukłem. I kurde, spoko. Bardzo fajnie, że te duże kawałki tyle są w stanie wytrzymać. Dawaj wózeczek. 2, 3. I zaraz sobie tutaj rozbierzemy więcej mięsa. Kuchciku gotuje. Wszyscy będą zadowoleni, a najbardziej ja. Bo nie braknie w ogóle żarcia. Nigdy, ever. Nie ma głodu. Proszę bardzo, nie ma głodu. 12, super. Reszta tutaj może sobie leżeć. Proszę. Widzicie? Widzicie, jakiego macie fajnego wodza? France wy, niedobre? W ogóle mnie nie doceniacie. Aha, ty, kurde. Aha, nie, dobra, byłem koło ognia. Tu już się nieco rozgrzałem. Aha, rozumiem, że jak to wszystko tutaj leży, to należałoby zrobić dokładnie to samo. No to też tak zrobimy. Ulfhild będzie zadowolona, ona sobie to sama wszystko pozbiera. O, w sumie to mógłbym się ogrzać, no. Nie, to nie jest głupi pomysł. Mogę sobie tu przyklapnąć na momencik. Talerzy... Przepraszam, a czy ktoś w ogóle zajmie się tutaj gotowaniem? Bo ja nie wiem, ty dreptasz se... Jarl, kuchnia. No, bardzo fajnie, stary, że mi machasz, ale ty weź się na przykład za robotę, bo chciałbym zauważyć, że tutaj jakby nic się nie dzieje. Przepraszam. A ty łazisz jak dupa wołowa i nie wiem, na co liczysz, nie? Chłopie. No właśnie, wody miałem sobie jeszcze zaczerpnąć. No dobra, ale tak, 13, no, czyli powiedziałbym, że jestem niemalże pewien, że atak będzie... No, nie, dobra, jest, o godzinie 13. Pokaż mnie to. Czy portale się jakoś gdzieś pojawiają na mapie, cokolwiek? Niciula, nic się nie pojawiło, okej, spoko. Machniemy sobie zupkę warzywną. A zupka, przepraszam bardzo, warzywna. No okej, też się zdrowie odnawia, no fajnie. Ten tam żużlem napieprza. Spoko. Czy coś się dzieje, przepraszam? Jezu, niech się ta zamieć skończy, proszę was. Czy tu się coś odbywa? Nie wygląda. Bynajmniej nie zapowiada się tutaj na takie... No słyszę właśnie jakieś dziwne odgłosy. Nie wiem, czy to jest jakiś glitch dźwiękowy czegoś. Czy to jakieś gobliny, nie? Bo tak to brzmi. Tylko nie rozumiem skąd te dźwięki jakby dochodzą. No tu ustały, więc nie wiem tak naprawdę o co chodzi. Dobra, żadnych portali w pobliżu nie ma. Rozpoczęła się zimowa inwazja. No to my idziemy rzucić okiem do Oka Odyna. Co tam się w ogóle dzieje? Jeszcze rzucimy sobie swoim okiem. I też popatrzę co się dzieje. Czy coś gdzieś skądś. Ale nie, no wychodzi na to, że te portale pojawiły się właśnie tam nad Okiem Odyna. O, proszę bardzo. Tam jest, widzę, impreza. Tam jest jakiś bossu. O Jezu, no to by było super. Jezu, jakie to by było w ogóle fajne, żeby mi takie gostki tam wjechały. A po co ty nóż wyciągłeś, stary? Weź zrób tak. No oni wszyscy idą do Oka Odyna. No, widać. Jak widać, tak można zobaczyć. Czy wy mnie na przykład będziecie chcieli zaatakować? Czy wy postanowicie... Nie, wy się grzebiecie przy Oku Odyna. Wszyscy. Ja wam tu mogę... Spokojnie. Ja wam tu mogę zadawać obrażenia wszystkim naraz. Jezus, jakie to jest cudowne. O, panowie szkieletowie. Super. Toście se chłopy poinwazjowali, tyle wam powiem. O, ale dobra, idą następni. Fajnie. Czy ja utłukłem jakiegoś wyznawca? Elitarny mściciel, proszę państwa. Dobra, będziemy ich przeszukiwali za chwilę. Jestem ciekawy, czy oni się na przykład teraz na mnie tutaj jakoś, wiecie, skupią na mnie, czy coś takiego. No bo widzę, że Człapta, tam kolejny jakiś Wichtu idzie. Też coś kombinuje. My sobie na przykład dziabniemy, co sobie dziabniemy? A grzybóweczkę, czemu by nie? Grzybówkę zamachniemy. I co wy robicie, chłopy? Jeden, drugi... Niebo się przejaśnia, no jak cudownie, super. Przynajmniej nie będzie takiej hardkorowej temperatury. Czekaj, no to wy jesteście zwykłe wichty, tak? No tak. Tu jakby nie ma nic ponadto. Tutaj szło jeszcze... Właśnie, Draugr. Dobrze widziałem, że Draugr widziałem. A ty, ten Draugr przeżył. Mało tego, że ten Draugr przeżył, to ten Draugr ma tarczę, która mu nikt kompletnie nie pomogła. O, idzie Krystian. Ciekawe, czy Krystian mnie widział. Czy Krystian idzie do Oka Odyna i będzie rżnął głupa. I przede wszystkim, kiedy kończy się inwazja? Czy to jest jakoś tam, powiedzmy, nazajutrz, o poranku, 7. dnia? Nie wiem, jak to wygląda. Jezu, no tu szkieletów w ogóle naprzyzywał. Ty, ale ty też nie jesteś, stary, jakiś fez mocarny, panie elitarny mścicielu. 2 strzały z sikiery, poważnie? I ty, chłopie, już tu nie robisz nic? Spieprzaj, wichtu. Kto tam idzie? To są chyba jacyś draugry. Tak, draugry i szkieletu. Dzień dobry. No, chłopy, wiecie co wam powiem? Tak. Ja, klupej, chodź tu. O, 1 strzał na tarczę. No, żelazne uzbrojenie plus niecały 40 poziom. No, ty świnio, ty, umrzyj. Plus niecały po 40 poziom walki wręcz. Nie jest źle. Nawet gdyby... Tak sobie teraz myślę. Gdybym miał Oko Odyna ustawione właśnie pod... No w wiosce, nie? To oni... Wydaje mi się... Nie wiem, tak mi się wydaje. Możecie mnie oświecić. Tu się nic nie dzieje. Możecie mnie, moi drodzy, oświecić, jak to wygląda. Czy te portale pojawiają się ze wszech stron? Czy tylko jakby... Bo tak, mam 1 portal tutaj i drugi portal jest tam trochę dalej, nie? Wtedy on był gdzieś tutaj w lesie. One się w linii niemalże prostej pojawiły do właśnie Oka Odyna. I to mnie zastanawia... To jest Draugry. Później tu przyjadę z wózkiem, to was tutaj wszystkich rozdłubię. To mnie właśnie zastanawia, czy co, już jest po inwazji, czy o co chodzi? Okej. Nie wiem, no to podziabam cię. Bo nic się tu nie pojawia z tego, co widzę. Co ja mogę z was dropnąć? No kawałki metalu, świetnie. Bardzo fajnie. Co tu jeszcze mamy? Małe kamienie. O, tak. Małe kamienie to jest to. Popisaliście mi, że jest szansa, mała, bo mała, ale jest szansa. Aha, czekaj, gdzie mnie w ogóle wystrzeliło, przepraszam bardzo. Czy ktoś wie, gdzie mnie wystrzeliło? Nie, aha, z daleka od oka, no dobra, łapię. No bo się wkleiłem w ścianę przy tym skórowaniu. Ale tak jak mówiłem, pisaliście mi o tym, że jest mała szansa, że broń może dropnąć właśnie nawet ze zwykłych przeciwników, tak? No spoko, spoko, to nie wiem, na przykład strażnika Draugra też bym mógł podziubać. Tu w ogóle widzę, że jest śmieci w opór. Nie wiem, czy coś tego będzie, ale nie widziałem jakiejś informacji odnośnie tego, że jakby inwazja została zakończona, nie? Mały kamień, łucznicy, szkielety, co tu jest? Berserk Draugr. Ten jeszcze rytuał rozpoczął o tej porze. No proszę bardzo, świetnie. Aha, wyście sobie tu przyszli teraz, tak? No bo wy robotę kończycie. Okej, okej. Rozumiem, spoko. Nie przejmujcie się, nie? Kompletnie. Może kiedyś uda mi się ogarnąć temat, jak zabrać ze sobą jakiegoś kompana, ale spoko. O, chodź stary, bo przynajmniej teraz będę widział, bo kompletnie nie widziałem, co z ciebie dropi. O, ty, widzicie go? Teraz go dopiero zauważyłem. Jakby, co ja ci mogę powiedzieć, stary? Zwycięstwo przed... On był ostatnim inwazującym, czyli rozumiem, że po prostu muszę ich wytłuc. Na tym to polega, tak? Że trzeba ich wytłuc i wtedy jesteśmy w ogóle fajni i jest gitara. No, okej, spoko, fajnie. Faktycznie, gdyby Oko Odyna było w wiosce, no to byłby fakt problem. I tu zdecydowanie bez dwóch zdań byłby problem. Z tych mścicieli to nic fajnego nie wypadło. Ból gardła, no takie życie, co zrobisz, to zaraz czekaj, czy ja mam jakąś zupę czosnkową? Raczej nie, ale zjemy sobie wszystko, co mogę, wszystko sobie zjemy, pewnie. Co by nie, wielka radocha, a tylko teraz mi się będzie bardzo wolno regenerowała, tak, bardzo wolno regeneruje się kondycja, jak mamy chore gardziołko. Na to działa oczywiście zupa czosnkowa i chyba pasta czosnkowa, jak mi się dobrze wydaje. I teraz moje pytanie tak, kto z was, moi drodzy, grał na tyle długo, żeby dotrwać do tam kolejnej inwazji? Czy kolejna inwazja jest większa, mocniejsza? Czy jest jakaś zmiana? Czy póki co jest to jakby motyw powtarzalny? Bo to byłoby bardzo ciekawe, czy coś z tym robią. 2. Czy ktoś ogarniał właśnie taką miejscówę? Tam, gdzie jest pełno tych najwidoczniej mścicieli, bo to chyba nawet nie są bossowie jak ten hulej dusza nieustępliwy. Jezus, Fredrik, chłopie, poważnie, no zlitujcie, żeż się ludzie. Jakim cudem? Jak w ogóle do tego doszło, nie wie nikt. Ty, aż se muszę na was popatrzeć, który osioł, nawet nie pamiętam, czym się Fredrik zajmował, nie? Ale on był chyba... Jeszcze konstrukcje niechronione. Zajebiście, dlaczego? Stanowiska, konstrukcje obronne. W drewnianej wieży Fredrik sobie siedział. Ale chopie, czemu cię tam poskładało? To ja nie mam zielonego, gościu, pojęcia. Dobra, Ase, no myślę, stara, że ty zawitasz ładnie w drewnianej wieży. Że to będzie dobra opcja. Ase, mamy cię tu, proszę cię bardzo, stara. Okej, aż sobie rzucę okiem, czekaj, inni strażnicy. Ty jesteś strażnikiem tutaj, proszę bardzo, ciebie klikam, stary, co jest z tobą? No nie mam pojęcia, jakim cudem Fredrik, czemu on zamarz, nie? Co było, co nim w życiu kierowało, że postanowił sobie zamarznąć? Tu jest gitara, tu też tak samo, zresztą to już też jest godzina, że oni się zbierają do domciów. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, co ten chłop odstawił, że go pokręciło, nie? Znaczy, czekaj, no dobra, ale czy bardziej ciepło macie tu na przykład, jak tu wejdę? Bo jakoś strasznie wolniutko mi się to, mimo że stoję niemalże przy ogniu, bardzo wolno to wchodzi. Ale dobra, zaraz się wyleczymy, to też nie ma problemu. Ale Wracając jeszcze do mojego ostatniego pytania, właśnie o co chodzi z tym miejscem? Bo tam widziałem z daleka, to nie są ci hurgur, hulajnoga nieustępliwy, to nie są bossowie, tylko to będą ci sami mściciele, najwidoczniej których uklepałem tutaj. Tam jest, no rozumiem, że to jest jakaś ich siedziba, czy tam w ogóle warto iść, czy tam coś się działo. Jeśli ktoś z was oczywiście był, ktoś, nie wiem, spenetrował to miejsce, dajcie znać oczywiście w komentarzach, co tam się stało, a ja zasadniczo, no prawdopodobnie odwiedzę to miejsce, tak jak również co? No chyba będę próbował jeszcze utłuc Jotuna, no bo dlaczego by nie? I jeśli mi się uda, jak zdążę, a no może się nawet uda, pozamieniam te warsztaty, bo chciałbym się dozbroić. Wiecie o co, Kaman? Lepsze uzbrojenie powinno dać radę. Dobrze, także słuchajcie moi drodzy, w tym odcinku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.